Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj taki mały, szybki filmik do pokazania, jak działa bilaterka MR205 połączona z tablicą świetlną MR. Przygotowane podpięcie pod terminal płatniczy. Akurat dzisiaj nie mam terminala, więc tego nie wam nie pokażę, ale pokażę wam działanie na tablicy oraz w bileterce. Przy okazji przetestujemy sobie naprawioną płytkę modułu komunikacyjnego, którą kierowca źle podłączył w autobusie, co skutkowało jej uszkodzeniem, więc udało się ją szybko naprawić. Na szczęście nie trzeba było jej wysyłać do serwisu, tak więc próbujemy odpalić. Mamy pełną symulację podpięcia w autobusie tutaj na biurku. Jako podpięcie niezależne tablicy do akumulatora posłużymy się zasilaczem warsztatowym. On jest ustawiony na 24 V. Wyślę sobie, startuję. Tablica nam się uruchomiła. Tablica działa w wersji tablicy przedniej. Możemy podłączyć jeszcze tablicę boczną. Co tutaj mogę wam pokazać? Jest przewód przygotowany. Tablica boczna. My tego akurat nie podłączamy, bo nie potrzebujemy. Jest to typowa instalacja testowa. Przygotowanie podpięcia. Jeden przewód, który jest zasilanie z bileterki MR205, jest odłączony, nawet jest nie podłączony do zasilania, żeby nie uszkodzić elektroniki. Zasilanie do tablicy idzie bezpośrednio z zasilacza. Żebyście widzieli, jest 24 V. Pobiera w tej chwili 109 mili, 2,5 ampera, czyli jest podłączone zasilanie przed, nazwijmy to stacyjką, przed bileterką. Bileterkę mam podłączoną, jak widzicie, na krótko pod zasilacz i odpalamy sobie bileterkę. Tablica jest gotowa do wyświetlenia komunikatów kierunku jazdy. Bileterka jest w trybie nieufiskalnionym, dzięki temu będziemy mogli nawet wystawić sobie bilet, który tak naprawdę jest niefiskalny, więc tutaj nie ma problemów, jeżeli chodzi o rozliczenia skarbowe. Jest przed ufiskalnieniem. OK, bileterka nam wystartowała. Mam kartę kierowcy testową. Zalogujemy się na nią. OK, tak działa nam bileterka. Ona z ekranem dotykowym. Możemy sobie wybrać listę kursów. Wybierzmy sobie Poznań Śrem. Kurs zatwierdzony. Za chwilę tablica otrzyma komunikat o kierunku jezdy. Mamy Śrem Poznań Główny. I widzimy przez też między innymi przez jakie miejscowości autobus będzie przejeżdżał. A w tym czasie na bileterce możemy sobie wystawić bilet. Weźmiemy sobie bilet normalny. Cena 19,40, płacimy w PLN-ach, mamy możliwość karty płatniczej, ale tak jak już mówiłem, nie mam podpiętego terminala, więc będziemy płacić gotówką niby. Mamy wystawiony bilet normalny, zatwierdzam i do góry wyszedł nam bilet. Jak widzicie, jest to niefiskalne, jest przygotowane już do fiskalizacji, na razie robimy testy. Mamy możliwość sprawdzenia urządzeń. Sprawdźmy połączenie internetowe.
modem dostępny, port tak, transmisja tak, pinu nie mamy, kartę sieciową nam wykryło. Jeszcze raz zobaczmy, proszę, połączenie nawiązane, żeby nie było, karta Orange jest zamontowana w podstawce, modem się zgadza, firma. Czytnik kart, to jest tutaj u góry. Terminal płatniczy mam skonfigurowany już do współpracy z Verifonem. Akurat nie mamy go tutaj dostępnego, ale nie ma problemu z tym. Tablica świetlna, transmisja działa, port jest, dzięki czemu mamy komunikaty na tablicy. No i czytnik kodów QR. Czytnik jest, czujnik działa. Czytnik jest tutaj z boku, wystarczy cokolwiek do niego zbliżyć, czytnik już próbuje czytać. Jeżeli chcemy zmienić kurs, tablica nam się już tutaj wygasiła. Wybierzmy sobie nowy Tomyś Brudki. Tablica zaczytała potrzebne dane. Zaraz się przełączy na miejscowości pośrednie. Proszę. Działa bez problemu. Tak, proszę Państwa, wygląda system sprzedaży biletów przy udziale bileterki MR205 z podpiętą tablicą również MR-u. Ona jest to podpięta tablica przednia akurat, nie mam bocznej, ale nie ma znaczenia tutaj, więc system działa prawidłowo. Jeżeli kogoś to zaciekawiło, super, dziękuję za komentarze, za łapki w górę. Tak więc do zobaczenia przy kolejnym filmie. Pozdrawiam.